Uczniowie Sandomierskiego Kolegium Gostomianum włączyli się do największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka, jakim jest maraton pisania listów Amnesty International. W piątek podczas przerw, a także lekcji napisali aż 389 listów, z czego 79 trafi do USA, 95 do Brazylii i 215 na Białoruś. Jesteśmy stałymi uczestnikami tej akcji. Siódmy raz bierzemy w niej udział. Mieliśmy przerwę związaną z pandemią, ale wróciliśmy do tej akcji, bo uważamy, że jest ona pożyteczna ze wszechmiar, bo w szkole funkcjonuje też na lekcjach taki nadmiar teoretycznej wiedzy, która dla uczniów jest trochę abstrakcyjna i takie okazje jak ta są bardzo dla nas korzystne ze względu na to, że możemy po prostu od strony praktycznej wciągać uczniów w realizację jakichś ważnych tematów. Prawa człowieka do takich tematów należą. Uczniowie i nauczyciele Sandomierskiej Szkoły zdecydowali, że napiszą do decydentów w obronie trzech osób. Z kilkunastu osób, które w tym roku były zaproponowane do tej akcji, wybraliśmy trzy osoby, trzy adresy. Pierwszą z tych osób, oczywistą, jest Andrzej Poczobut, Polak, który formalnie był dziennikarzem, osobą publiczną i bardzo aktywną w obronie praw człowieka w zakresie wolności słowa, w zakresie swobody zgromadzeń. Tak naprawdę uprawiał tylko swój zawód, czyli dziennikarstwo, i z tego tytułu z powodów politycznych oczywiście zasądzono mu wyrok kilkuletni kolonii karnej. W ciężkich warunkach ją odsiaduje. Dla nas jest to temat taki pierwszoplanowy, bo Polak, bo jest to mniejszość polska na Białorusi, więc temat z definicji bliski. Kolejną osobą, w imieniu której piszemy te listy, to jest Rocky Myers, obywatel Stanów Zjednoczonych. Jego sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jest osobą upośledzoną intelektualnie. Uczniowie dołączyli do przedsięwzięcia z nadzieją, że dołożą cegiełkę do zmiany losu osób, których prawa są łamane. Stwierdziłyśmy, że warto jednak napisać taki list, który może pomóc ludziom, i chcemy, żeby było jak najlepiej. I wiemy, że jeżeli napiszemy taki list, to może dużo to zdziałać po prostu dla innych. Warto jest pomagać ludziom innym. Listy z wołaniem o sprawiedliwość pisały całe klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego. Od nas wszyscy, którzy dzisiaj byli w szkole, brali po prostu udział, bo chcieli się włączyć w tą akcję, żeby pomóc. Ja mam nieliczną klasę, ale też wszyscy, co byli, to stwierdzili, że napiszą list, i przyszliśmy całą klasą. Sam Domierza, Jerzy Strzyż, STV Info.